Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam ciekawe ćwiczenie na grupę kulszowo-goleniową, czyli tylne części uda oraz oczywiście mięśnie pośladkowe. Zapraszam do oglądania. Moi kochani widzowie, martwy ciąg na prostych nogach to doskonałe ćwiczenie, które rozciągnie grupę kulszowo-goleniową, czyli tylne części uda składające się z takich mięśni jak głowa długa, mięśni dwugłowych, mięsień półścięgnisty i półboniasty. Mięśnie te rozkładają się tutaj na tyle Waszych nóg i są bardzo istotne, ponieważ one również wpływają na to, jak wyglądają Wasze pośladki. Bo właśnie takie ćwiczenia jak martwy ciąg na prostych nogach po części oddzielają i unoszą pupę do góry, bo nie ukrywajmy, właśnie w martwym ciągu wykorzystamy ruch prostowania stawu biodrowego, ale również znakomite rozciągnięcie grupy kulszowo-goleniowej, a co za tym idzie, wzmocnimy po prostu tylną taśmę. Ale do rzeczy. W dzisiejszym materiale omówię wariant na suwnicy Smitha. Jedni jej nie lubią, inni ją kochają, a ja uważam, że prawda jest po środku. Jeżeli wiemy, kiedy wykorzystać tego typu sprzęt, to wtedy możemy tutaj pokombinować, pobawić się treningiem. Oczywiście pamiętajcie, że nie możemy wszystkich ćwiczeń wykonywać na suwnicy Smitha. Jest to fajny dodatek, ale warto nie zapominać o wolnych obciążeniach, wolnych ciężarach, ćwiczeniach wielostawowych bez użycia żadnego rodzaju maszyn. Dlaczego podłożyłem sobie tutaj step, czyli takie podwyższenie? Pamiętajcie, że każda suwnica Smitha jest inna. Jeżeli w Waszej siłowni gryf jest w stanie schodzić do samego dołu, to nie musicie nic sobie tutaj podkładać. Jednak moja tutaj wersja suwnicy kończy się w takim momencie, więc żeby zwiększyć zakres ruchu dla moich mięśni, musiałem podłożyć coś tutaj pod nogi, żeby po prostu nie robić skróconych ruchów. Jeśli chodzi o technikę martwego ciągu na prostych nogach, kolokwialnie mówiąc, to musimy zapamiętać, że te nogi nie są do końca proste, są lekko zgięte w stawach kolanowych, ale po prostu wraz z cofaniem bioder i pochylaniem tułowia stawy kolanowe nie zginają się jeszcze bardziej, ponieważ nie chcemy tutaj angażować mięśni czworogłowych uda, tylko skupić się na tyle uda i wspomnianych wcześniej mięśniach pośladkowych. Oczywiście znakomicie popracuje również tutaj tułów, nasz brzuch, który będzie stabilizował tutaj nasz cały korpus, mięśnie prostowników grzbietu, wzmocnimy także ramiona, ale do rzeczy, technika będzie tutaj tak naprawdę taka sama jak przy wolnym obciążeniu typu sztangi, różnego rodzaju obciążenia, hantle, ketle. Także osoby, które nie mają do dyspozycji takiego sprzętu, i tak powinny obejrzeć ten materiał, żeby wiedzieć, jak konkretnie wykonać to ćwiczenie. Zaczynamy. Wchodzę sobie tutaj do środka i uwaga, co ważne, żeby skupić się na pracy stawu biodrowego, powinniśmy być niemalże tak blisko gryfu, że będziemy dotykać przodem uda właśnie tutaj sztangi. Dlaczego? Ponieważ środek ciężkości będzie będzie wywierał największy wpływ na naszą miednicę, a właśnie chcemy tutaj to osiągnąć. I teraz tak, jestem na podwyższeniu, Wy możecie robić to bez podwyższenia, jeżeli Wasza suwnica schodzi do samego dołu. Chwytam sztangę na szerokość, tutaj zobaczcie, moich barków, żeby było mi wygodniej, żebym nie uwierał się tutaj w nogi.
Stajemy też mniej więcej na szerokość naszych barków, szerokość miednicy. Delikatnie rotujemy stopy na zewnątrz, co w jakiś sposób zaangażuje już na wstępie mięśnie pośladkowe. Naszym zadaniem jest wypychanie bioder do tyłu przy prostych plecach, czego następstwem jest pochylanie się tułowia. Także zaczynamy od bioder, cofamy je do tyłu i wówczas mój tułów pochyla się do dołu. Kiedy schodzimy do takiego momentu, w którym czujemy rozciągnięcie dobre tyłu uda, a nie zgina nam się jeszcze kręgosłup do dołu, prostujemy biodra. Schodzimy do dołu. Hop, wydychamy powietrze, teraz wdychamy. Schodzimy do dołu. Hop, wsuwamy biodra do pozycji wyprostowanej. Schodzimy do dołu, rozciąga się grupa kulszowo-goleniowa, hop, prostujemy biodra i ściskamy pośladki, delikatnie podwijając miednicę, uderzając tutaj stawem biodrowym w gryf. Cofamy biodra, hop, cały czas brzuch napięty, proste plecy. Cofamy biodra, hop. Musimy tutaj zaznaczyć, że pośladki i tył uda najbardziej będą się rozwijać w fazie ekscentrycznej, tej, kiedy pochylamy tułów do dołu, czyli w fazie rozciągnięcia. Także jest to ćwiczenie, które możemy uznać za ruch w reżimie ekscentrycznym. Więc jeżeli potem dodamy hip thrusty, gdzie najbardziej pośladki popracują w fazie koncentrycznej, w fazie skrócenia, to dodanie martwego ciągu na prostych nogach będzie znakomitym uzupełnieniem treningu dołu. Także nie liczmy na to, że wzmacniamy tutaj pośladki w fazie skrócenia, kiedy dopinamy je na górze, bo tam żadna siła już tak naprawdę nie działa, nie oporuje na nasz tyłek. Kiedy jednak pochylamy tułów do dołu, nasze pośladki i tył uda znakomicie się rozciągają. Jeżeli nie czujecie tego rwania z tyłu uda, to albo wasza technika jest niestety nieodpowiednia, albo możecie cieszyć się i pochwalić znakomitym rozciągnięciem, czy też mobilnością, jeśli chodzi o grupę kulszowo-goleniową. I uwaga, jak nisko schodzimy do dołu. Słuchajcie, to nie o to chodzi, żeby zejść jak najniżej. Tu chodzi o to, żeby zejść przy odpowiedniej technice do momentu, w którym cały czas czujemy tył uda, a praca nie przenosi się na prostowniki grzbietu. Nie możemy tutaj stracić pozycji pleców, zgarbić się do dołu, puścić napięcie w mięśni brzucha. Dlatego tak ważne jest odpowiednie oddychanie. Kiedy wciągniemy powietrze do przepony, napełnimy nasz tułów, będzie on jak taka butelka wypełniona wodą, czyli po prostu jej nie zgnieciemy i nasz tułów jest stabilny. Zobaczcie, co się dzieje z butelką, która jest pusta. Nie ma w niej ani wody, ani powietrza. Bez problemu ją zgnieciemy i właśnie tak wygląda nasz tułów, kiedy tego powietrza nie wciągamy. Do rzeczy. Pokażmy jeszcze raz prawidłową technikę. Stajemy tutaj równo, delikatna rotacja zewnętrzna nóg, co pozwoli już na wstępie aktywować pośladki. Mamy gryf blisko naszych nóg, wycofanie bioder, czego następstwem jest pochylenie tułowia. Bach! Odcinek szyjny i głowa przedłużeniem kręgosłupa. Schodzimy do dołu, rozciągamy. Bach! Także wolniej do dołu, szybciej do góry i wsuwamy. Hop, biodra tutaj do sztangi, spinamy półdupki, zbliżamy je do siebie. Powoli do dołu, hop. I co musimy tutaj zapamiętać? Wycofywanie, te pchanie bioder do tyłu powoduje pochylanie tułowia, a nie odwrotnie. Nie skupiamy się na tym, żeby od razu tutaj się pochylać, a w ogóle nie pracujemy w ruchu typu hip hinge, bo my chcemy tutaj dążyć do ruchu zawiasowego w stawie biodrowym, który polega na cofaniu bioder, czyli zginaniu ich i prostowaniu, czyli wsunięciu ich tutaj do pozycji
wyprostowanej. To będzie poprawna technika ćwiczenia. Nie wypuszczamy łopatek do dołu, nie ściągamy w protrakcję barków. Ramiona też muszą być ułożone tutaj stabilnie. Napięty korpus, proste plecy, brzuch napięty to podstawa. Polecam 3 serie po 12 powtórzeń z takim ciężarem, który pozwoli Wam na odpowiednią technikę i zmęczy Was w 10, 11, 12 powtórzeniu. Tak możecie po prostu dopasować go pod swoje możliwości. No dobra, ale to co lubicie najbardziej, czyli jakich błędów tutaj się wystrzegać? Przede wszystkim właśnie to, o czym wspominałem wcześniej, czyli skupienie się na pochylaniu tułowia, a małym wypchnięciu bioder, strata pozycji, zgarbione plecy. Tak nie robimy, ponieważ to grozi kontuzją, przeciążeniami, tego nie chcemy. Zadzieranie głowy, takie wyginanie odcinka szyjnego, ażeby na siłę patrzeć się przed siebie. Tego również nie robimy, ponieważ w końcu zaboli Was tak głowa i szyja, że odpuścicie sobie treningi siłowe. No źle ustawione stopy, czyli luźno latająca kostka, tutaj kompletnie brak jakiejś kontroli, tego nie robimy. Za daleko odsuwanie się od gryfu, czyli martwy ciąg niestety będzie przeciążał głównie nasze plecy, a nie będziemy tutaj aktywować w odpowiedni sposób grupy kulszowo-goleniowej. Pamiętajcie, to Wasze biodra są silne, mięśnie pośladkowe to bardzo silne mięśnie, więc pozwólmy im tutaj pchać, podnosić ten ciężar do góry i opuszczać go do dołu przy pełnej kontroli, jeśli chodzi o naszą miednicę. Jeżeli chcecie, możecie pobawić się również ćwiczenie takie delikatnie, że tak powiem unilateralne, które polega na tym, że skupimy się bardziej na pracy jedną lub drugą stroną. Co to oznacza? Nie mówię tu o martwym ciągu na jednej nodze, tylko o tak zwanym B-stance deadlift. Co to oznacza, że my, może pokażę to już bez stepa, nie wiem, jak to się dokładnie odmienia. Polega to na tym, tylko tutaj będę miał skrócony zakres ruchu, że jedna noga jest wycofana do tyłu, więc 70% pracy skupia się na lewej nodze, na grupie kulszowo-goleniowej i pośladku właśnie tej kończyny, a 30% na tej nodze, ale nie rotujecie miednicy na boki. I zobaczcie, co w tym momencie robimy. To samo. Hop i uwaga, brzuch napięty, spięty korpus, wdychamy powietrze, schodzimy do dołu, bach! Schodzimy do dołu, 70% jest na nodze przedniej, wykrocznej, 30% na nodze zakrocznej. Hop! I potem oczywiście zmieniacie nogę na drugą i wykonujecie to ćwiczenie w podobny sposób. Wariant martwego ciągu typu B-stance już przedstawiłem na kanale, gdzie pokazuję go z hantlami czy z wolnym obciążeniem typu sztanga, także sprawdźcie sobie koniecznie, nadrabiajcie zaległości, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu. Martwy ciąg na jednej nodze ze sztangą, z hantlami i na suwnicy Smitha również jest na moim YouTubie, na naszym YouTubie, bo przecież razem go tworzymy, wy oglądacie, ja pracuję nad nowymi materiałami, czuję Wasze wsparcie, Wasze łapki w górę, Wasze komentarze, to pozwala mi pracować jeszcze więcej i oczywiście dzięki temu łapię motywację, że chcecie mnie oglądać, więc zostawcie łapki w górę, dajcie znać w komentarzach, jakie materiały chcecie zobaczyć na naszym kanale i oczywiście zapraszam do grupy Do Celu z Pasją Team. Nauczmy się ćwiczyć zdrowo, mądrze, solidnie, niekoniecznie bardzo ciężko, ale z głową, bo pamiętajcie, najważniejsze jest trenować mądrze, a nie ciężko aż do zwymiotowania, bo jest to błędem. Po prostu nasze ciało musimy rozumieć i dostarczyć mu odpowiednie bodźce, a nie zajechać swój organizm. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do Celu z Pasją. Cześć!